numera mi telefonu, kierowcy lub organizatora. Proszę Państwa, wszystko przygotowujemy tutaj. Staramy się, żebyście Państwo byli jak najlepiej przyjęci. Zapraszamy, czekamy na Was. Niech to będzie wielka modlitwa dziękczynna za Radio Maryja, dzieła przy nim powstałe, a przede wszystkim za apostolską rodzinę Radia Maryja. Wiele powiedziano słów na ten temat.
jak bardzo jest to dzień dla nas ważny, jak go widzimy, ten dzień, dlaczego tak nam na nim zależy, na tym dniu, aby to był dzień dla Boga i dla człowieka. Drodzy, i pozwólcie, co na ten temat mówi Kościół. Mówi w wielu miejscach, mamy katechizm Kościoła katolickiego, od punktu 2180 i następne. Mamy specjalny list apostolski od świętego Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli. Dies Domini, Dzień Pański, tak się ten list nazywa. Jest kompendium nauki społecznej Kościoła. Też jest tam mowa o świątecznym wypoczynku. I drodzy, może krótko kilka zdań z tego właśnie dokumentu, żeby też nas jakoś podprowadzić, zainspirować do naszych właśnie spotkań i rozmów. Kościół mówi bardzo jasno, że wypoczynek świąteczny jest prawem. Jest prawem. Bóg odpoczął siódmego dnia po całym swym trudzie. Również ludzie stworzeni na Jego obraz powinni korzystać z odpowiedniego wypoczynku i czasu wolnego, który pozwoliłby im pielęgnować życie rodzinne, kulturalne, społeczne, religijne. A więc widzimy, że Kościół mówi, to jest czas dla Boga i dla człowieka, pielęgnowanie życia kulturalnego, rodzinnego, kulturalnego, społecznego i oczywiście właśnie religijnego. Mówi Jan Paweł II w Centesimus Annus, encyklika, w punkcie 19 pisze tak o prawie do wypoczynku. Właśnie upomina się, mówi, że cały system pracy trzeba tak zorganizować i dostosowywać, aby uszanowane były wymogi osoby i formy jej życia, przede wszystkim życia domowego. I jedną z dziedzin świadczeń, które przysługują osobom pracującym, jest ta forma świadczeń, ta dziedzina świadczeń, która się wiąże z prawem do wypoczynku. Przede wszystkim chodzi tutaj, pisze Jan Paweł II, o regularny wypoczynek tygodniowy, przynajmniej obejmujący przynajmniej niedzielę. Idźmy dalej, zobaczmy. Wierzący w niedzielę i w inne nakazane dni świąteczne powinni powstrzymywać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej Dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i należnemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Względy rodzinne albo wymogi pożytku społecznego mogą w sposób uzasadniony zwalniać z obowiązku niedzielnego odpoczynku, ale nie powinny powodować przyzwyczajenia szkodzącego religii, życiu rodzinnemu i zdrowiu. A więc wyjątek od reguły, a nie reguła. Niedziela jest dniem, który powinno się świętować przez czynną miłość, poświęcając uwagę rodzinie i bliźnim, jak też chorym, kalekim i starszym. Nie należy zapominać o tych braciach, którzy mają te same potrzeby i te same prawa, a którzy nie mogą odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy. Ponadto jest to właściwy czas na refleksję, ciszę, lekturę i medytację sprzyjające wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego. Wierzący powinni również w tym dniu wyróżniać się umiarkowaniem, unikając wszelkich nadużyć i przemocy, które często cechują masowe rozrywki. Dzień Pański należy zawsze przeżywać jako dzień wyzwolenia, który umożliwia uczestnictwo w uroczystym zgromadzeniu i w Kościele Pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i zapowiada świętowanie ostatecznej Paschy w chwale niebieskiej. Władze publiczne mają obowiązek czuwać, aby obywatele ze względu na produktywność ekonomiczną nie zostali pozbawieni czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek wobec osób im podległych. Chrześcijanie powinni zabiegać o poszanowanie wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich, o uznanie niedzieli i uroczystości liturgicznych za ustawowe dni świąteczne. Powinni wszystkim dawać widoczny przykład modlitwy, szacunku i radości
oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu w życie duchowe społeczności ludzkiej. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania bez potrzeby drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu Dnia Pańskiego. I niech to może tyle wystarczy. To ostatnie zdanie, bardzo ciekawe. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania bez potrzeby drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu Dnia Pańskiego. Czy musimy pewne rzeczy robić właśnie w niedzielę, które robimy w niedzielę, bo ktoś nas musi obsłużyć, czy to sklep, czy inne miejsca, gdzie no może jednak nie musimy udawać się w niedzielę. Drodzy, niedziela czym jest dla nas? Dzień dla Boga i dzień dla człowieka. Jak rozmawiać o tym, jak argumentować, jak rozmawiać z naszymi przedstawicielami naszego narodu, rządzącymi, aby przekonać, aby przekonywać, aby innych też przekonywać, naszych rodaków, którzy no, tutaj mają odmienne zdanie co do niedzieli. No bo rządzący też są pod pewną presją społeczeństwa, które no, tak, a nie inaczej myśli. I może nieraz nawet chcieliby nie tak zrobić, a jest ta presja i gdzieś czują, że właśnie mają jakoś tam związane te ręce, czy jakoś te presje na sobie bardzo mocno gdzieś odczuwają. Też wspomnę o liście, oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę z 31 października tego roku, a więc sprzed kilku tygodni zaledwie, który też mówi właśnie o tej wadze niedzieli. Drodzy Państwo, zapraszam do telefonów do naszego studia, do udziału w tej refleksji nocnej, w tej dyskusji, w tym dzieleniu się. Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Słuchacze z zagranicy, bardzo proszę, niech dzwonią na numery 48 56 655 2333 i 48 56 655 2366. Niedziela, jaki to jest dla nas dzień, czym jest dla nas niedziela? I odbieramy już pierwszy telefon. Halo, Radio Maria, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy na antenie? I Janina z Zakopanego. Witam Pani Janino. Proszę Ojca, ja dzisiaj chciałam się do rozmów niedokończonych dotelefonować, bo to najlepiej jak się rozmawia w pewnych sprawach z tymi, którzy są przy władzy, no ale akurat mi się nie udało. Może nas ktoś taki słucha, a więc mówmy może jeszcze. Właśnie, ja wie ojciec 15 w nocnych rozmowach też, ojciec Marcin prowadził te rozmowy, nie Marcin, przepraszam, ojciec Woś, Grzegorz Woś, no już nieważne, który z ojców, może pomyliłam. Halo? Tak, słuchamy, bardzo proszę. I poruszałam właśnie dwa tematy, które bardzo mi leżą na sercu. Pierwsze to była sprawa aborcji. I sprawa niedziel, ale jak mogę może ten temat pierwszy aborcji, bo to jest też taki bardzo drażliwy sprawa, która do tej pory nie jest całkowicie załatwiona. I ja po prostu słucham tylko Radia Maryja i czytam nasz dziennik, więc to są źródła bardzo wiarygodne, z których można czerpać naprawdę na bieżąco wiadomości. I powiem w skrócie, że w tamtym roku, albo nawet i w poprzednim, zbierałam podpisy odnośnie aborcji, no ale to w ten czas były rządy wiadomo jakieś. To wszystko poszło w kosz w ten czas, ale po raz wtóry w tamtym roku zbierałam podpisy. Wprawdzie ja zbieram z tej ustawy Zatrzymaj aborcję. I tam był bardzo taki sporny punkt dotyczący karalności kobiet, ale z tego, co ja później w innym źródle przeczytałam w naszym dzienniku,
jeżeli był nawet sporny, można było w ramach legislacji wykreślić, bo to w komisji bywają takie rzeczy, ale jak wiem, jak pierwsze było głosowanie, to wszyscy posłowie głosowali za przekazaniem do komisji. Natomiast to było 23 września, natomiast 6 października to był znamienny marszak czarny, tak zwany czarny marszak, tak jakby wicher zawiał. No niestety 186 posłów było za odrzuceniem tego projektu, 32 tylko było za pozostawieniem i no, obradowałem prawie nad, nie znam się tak dokładnie, ale nad tą sprawą. I tutaj pozwolę sobie podziękować panu posłowi, między innymi o to było 32 panu posłowi Siarce Edwardowi, który zachował się jak trzeba i oczywiście tych pozostałych, pani Sobecka też z Torunia z tamtych stron. Między innymi, bo tam byli jeszcze inni posłowie. I jeszcze w tym czasie też była złożona tak zwane petycje, które były w komisji petycji, też dotyczące aborcji. I to tak jakoś tam się przesuwało, bo ja to czytałam w naszym dzienniku, nie będę już szczegóły, co jakiś czas, a to jeszcze, a to tam jeszcze coś. I wreszcie doszło do tego, że gdzieś przed wakacjami to przesunęli do komisji rodziny. I to jest jakby zbiorowa amnezja, że ktoś w ogóle o tym zapomniał, że ktoś o toś składał to było może nie w sprawie ustawy, to nie ustawa, ale to petycje, po innej linii doszło, ale też dotyczącą całej Pani Nina, tak wyjdę słowo, ponieważ żeby jakoś spuentować panią wypowiedź, chciałbym o to prosić. Ja spuentuję w ten sposób, że to jest bardzo bolesne i po prostu jesteśmy krajem katolickim. Jan Paweł II bardzo konkretnie się upominał o te sprawy. Natomiast o sprawę niedzieli powiem szczerze, że nawet mnie ktoś prosił o podpis, ale nie podpisywałam tego, bo czytałam to w naszym dzienniku, chodziło tam były takie furtki, ja rozumiem, to nawet nie trzeba wyjaśniać, o jakie sprawy chodzi, gdzie ktoś musi być otwarta służby, te, które muszą służyć człowiekowi, apteki, tego typu rzeczy. Natomiast jakieś sklepiki osiedlowe czy coś, bo tam były takie kalkulacje, to mnie się nie podobało po prostu, bo nie ma w przykazaniu Bożym, ono jest bardzo poszerzone z tych wszystkich przykazań. Nie ma, abyś Dzień Święty święcił w ograniczeniu. Nie ma coś takiego. Wiadomo, że to były czasy inne za Chrystusa, ale w tej chwili pewne rzeczy, które dotyczą tylko ważnych spraw, owszem. I jedno, co powiem. Dzisiaj właśnie jeden ze słuchaczy, ale właśnie to mnie zopinkował, że chciałam zadzwonić, upominał się właśnie o sprawy aborcji. Mniej więcej ten sformułowanie, ale to nieważne, ja sformułuję tak, jak ja uważam. Dopóki nie będą sprawy dekalogu szanowane, uważam, że to są znaki Boże pewne i u nas w Polsce były już kataklizmy i różne sytuacje, które no, w rządzie wróżby są atakowani. Nie wiem, ja broń Boże nie jestem wróżbistą żadnym, ale sami wiemy, że w życiu naszym prywatnym, jeżeli sprzeciwimy się złu, to Pan Bóg dwójnasób nam błogosławi. Moja mama zawsze mówiła, większa jest moc Boża niż potęga całego świata. I tyle, co chciałam powiedzieć. Może ktoś słyszy, niech obudzą swoje sumienia, niech zaczną naprawdę żyć tak jak trzeba, nie wymijać się, bo wszystko jest dobre, wszelkie ulgi jakieś, ale morderstwo ludzi, nieszanowanie dekalogu, nigdy na dobre, że się nie obróci. Szczęść Boże, Ojcu, przepraszam za taką długą wywód, ale to mnie bolało. Chciałabym, nigdy nie mogę się właśnie w takich sytuacjach, gdzie są ci ludzie, którzy no jakoś tam powinni odpowiedzieć. No tak. Nie udaje się, bo ten raz jest większe obciążenie, ale być może, że gdzieś tam
zawsze do kogoś. No właśnie, tak się często zdarza. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Janino. Odbierz mi jeszcze kolejny telefon. Radio Maria, halo. Nie być pochwalony, że jest tu Maria Zawsze-Jewicza. Teraz i zawsze. Witamy. Kogo witamy? Jeszcze może kona ojcze Witoldzie, dzwoni Jacek z Chicago. Witam Pani Jacku. Pięknie. Teraz na razie chcę pozdrowić tą panią ze Zakopanego, bo tutaj jest podana. A ojcze, co chciałem powiedzieć? Krótko i jest więźle. Ojcze, mnie to jedno, czyli, że pomysł panie, że oczywiście myślę, że wszyscy katolicy, ale na co to się u mnie zastanawiają? Przecież mówi przykazanie, piąte nie zabijaj i dziesięty święcił. I przypomniał się, jak nie wiem, ojcze dyrektor Pimpie mówi na radiu, że na temat spraw Bożych się nie dyskutuje. I coś się mi jeszcze przypomniało. Na skoro ojciec święty wielki, Jan Paweł II, a w Polsce co powiedział? Naród, który zabija dzieci, jest narodem bez przyszłości. Tak się nie rozmyślę, choć nie wiem, jaki był prezydent. Obama, czy Trump, czy nie Trump. Jak się dzieci zabija, to... No goodbye, to jak Pan Bóg może błogosławić takiemu państwu? Także ojcze, tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich gorąco, panie patriotów, bo ich mam na pamięć i ojca kolego dyrektora. Także dziękujemy bardzo, panie Jacku. Dziękujemy, niech żyją górale, gdziekolwiek są i nie tylko górale, z Panem Bogiem. No panie Jacek, tak jak mówi pan Jacek, no fundament, pierwszy niech będzie pierwszy, dekalog to jest fundament. Możemy potem, kiedy budujemy dom, pytać się o kolor dachówki, o kształt firanki w oknie, ale fundament musi być stabilny i na tym wszystko inne jest budowane. I odbierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, szczęść Boże. Uchwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Mówi Pan z diecezji płockiej. Witam Panie Pawle. No proszę Ojca, tak trochę się, że tak powiem, temat wymyka. Ja bym prosił, żeby jednak słuchacze pilnowali pewnej dyscypliny, jeśli Ojciec zadał taki temat, żeby nie wyrzucać wszystkiego. Mówimy właśnie o niedzielach, więc jeżeli przypomnimy sobie, co się działo w Niemczech, kiedy były tam te akty terrorystyczne. Na blokada informacyjna mówiło się, że są incydenty. Ja się spodziewam, że swego rodzaju blokada informacyjna jest również w naszej Polsce, ze względu właśnie na ten temat. Bo jeżeli się mówi o pewnym zubożeniu sfery handlowej, no to wyobraźmy sobie, że takie bogate kraje jak Niemcy czy Francja na pewno by przysporzyły więcej dochodu, ale tam nie ma potrzeby załatwienia takiej sprawy, która nazywa się odciąganiem ludzi od kościoła. Natomiast w Polsce ten problem istnieje. Jest to ostatni bastion katolicyzmu w Europie. No i trzeba ludzi skutecznie odciągnąć od kościoła, rozbić rodzinę, kobieta nie idzie do pracy. I wydaje mi się, że to jest istotny powód. Pan Bujara też taki bardzo subtelny człowiek, nie chce jakoś może się komuś narazić i mówi, co za demon się zakradł do tego tematu. To jest ten przewodniczący Związku Zawodowego Handlowców. Mówi, przecież to za komuny było tak, że walczyliśmy o soboty, teraz o niedzielę nie, i subtelnie to nazywa, że się tam demon zakradł. Ale no po prostu, jeśli my nie nazwiemy sprawy po imieniu, no to będziemy się gubić w domysłach, temat będzie rozmywany, według mnie sprawa jest prosta. Jeśli tutaj powiedzmy ojciec, no powiedzmy mojego zdania nie pociera, no to trudno, ale ja tak myślę i dzieliłem się z innymi osobami i jesteśmy zgodni w tym temacie, że po prostu Polska jest takim właśnie krajem, gdzie się wielu osobom, tym właśnie realistom... Halo? Panie Pawle, coś nam się rozmowa się przerwała. Cóż, są różne powody na pewno tych trudności, które napotykamy w Polsce, że są kłopoty z niedzielą, żeby ona mogła być faktycznie wolna. Naszą rolą jest mówić, domagać się. My to możemy, mamy prawo i to czynimy. My wyborcy, my obywatele, my Polacy i my katolicy. Mamy prawa takie same jak wszyscy. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję. Teraz i zawsze. Serdecznie witam mojego prowadzącego, słuchaczy.
mówiłam z Krosna. Witam, panie Janie. Temat oczywiście wydaje się bardzo prosty, no. A jednak. Sięgnijmy do stworzenia świata. No, przecież Pan Bóg stwarzał 6 dni w niedzielę odpoczywa. To jest pierwsze zagadnienie. Drugie. Przecież w okresie roku 1980 my, członkowie Solidarności, wysuwaliśmy to w zakładach pracy, ten postulat, że chcemy mieć i soboty wolne, i niedzielę. No, jeszcze nie obronimy, chociaż niedziel, bo o sobocie się już nie mówi, no to gdzie my jesteśmy? To wtedy, panie Janie, tylko tak dodam, wtedy się niedziela była oczywista, tylko się mówiło o sobocie. Oczywista. To się była mowa o sobocie w tych postulatach wtedy właśnie, bo niedziela to wiadomo, że... Czynna, jedna, później dwa, dwie soboty, no i że ciężka sytuacja ekonomiczna, no i żeby to dojść do 4, no. To chcieliśmy dojść do 4 wolne soboty. A o niedzieli się nie dyskutował, bo to była oczywistość. I dlatego, wracając do tego tematu, to powinien być załatwiony jak najbliżej na najbliższym posiedzeniu wszystkie niedziele wolne. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. No, dziękuję bardzo, panie Janie. Dziękuję serdecznie. Konkretny głos, zdecydowany. Niedziela. Niedziela, ludzka praca, prawo do wypoczynku, prawo do świętowania. Czas dla Boga, czas dla człowieka. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Wojtek ze Skarżyska. My mamy firmę rodzinną i od kilku już ładnych niedziel spędzamy handlując w niedzielę, bo stracimy dom, cały dobytek. I mimo, że mamy 2 punkty hurtowe, 1 punkt detaliczny, sprzedaż detalicznej, po prostu mamy stan krytyczny już od lat. Od 2 lat dzwonię tutaj do Państwa, jak są tacy goście jak przed 12, i od 2 lat powtarza się to samo. I dzwonią emeryci i cisza od strony rządzących, których ja wybierałem. I teraz jestem po prostu już do tego stopnia zdeterminowany, bo tu ojciec, kończąc przed 12 rozmowę, mówił, że trzeba troszeczkę cierpliwości. No to jeżeli ja stracę cały swój dobytek, a jest ukochana partia, która popiera jak gdyby te wartości, o które my walczymy, i do niej nie można w żaden sposób dotrzeć, bo nie rozumie, że małą łyżką to nie tylko powinien chcieć jeść przedsiębiorca, ale też i państwo, i do niego to nie dociera. I na przykład, ja dam tylko takie porównanie, ja wiem, że każdemu w Polsce jest teraz potrzeba dużo, ale na żłobki daje się 4 razy więcej, 400% dotacji. No niestety jest wielu ludzi, którzy jeszcze tracą na tych czasach teraz, mimo że no niektórzy zyskują, to są grupy społeczne, które tracą. I w żaden sposób nie można. Ja wydzwaniałem, pisałem do Ministerstwa Rozwoju, wszędzie nie trafia nic. Nic jest jak kamień z wody. I uważam, kończąc, że jeżeli nie wyborcy, tacy jak ja, nie sprawią, że władze PiS-u nie staną przed tym samym dylematem takiego krachu osobistego, to nie zrozumieją ludzi, którzy są w takim stanie. Po prostu nie ma wyboru. Trzeba ich zmusić do tego, żeby nie głosować na nich kompletnie, jak wiele lat nawoływałem na to, po to, żeby na nich głosować, tak teraz nie będę na nich głosował. I oni muszą stanąć twarzą w twarz z tym, co naważyli, i niech głosują, i to się poddaje demokracji. Czy, panie Wojtku, jaki jest pana, tak powiedzmy sobie, postulat, jakby tak, wsparcie przedsiębiorców, tak, czy... Nie wsparcie, po prostu zmniejszenie opodatkowania dla rodzinnych firm, ponieważ rodzinne firmy nie są w stanie konkurować z firmami globalnymi, dlatego że fryzjerka to lokalnie robi fryzurę, czy tnie, piekarz to samo, natomiast w mojej branży odzieżowej jest konkurencja z całego świata, z Włoch, z Turcji, z Chin, z Wietnamu,
z różnych dziedzin i niestety władze polskie tego nie rozumieją, że przypływa tutaj szereg z Francji, szereg produktów, które są nie wiadomo gdzie produkowane na inne sprawy niż w Polsce i są tańsze, lub możliwości tych firm globalnych są o wiele wyższe i musi być, tak jak nie wiem, podatnik jeden zarabia bardzo dużo, dlatego ma 38% podatku dochodowego i inni płaci 18%. Panie Wojtku, wiele słowo. Myślę, że pan nazwał jakoś jasno swój postulat. Ty bardziej wiele słowo, bo trochę nie o tym teraz mówimy. Pan powiedział, co się wiąże z niedzielą. Tak, żeby spędzać niedzielę w sposób normalny, żeby pójść do kościoła, spędzać ją z rodziną, to nie można być w takim stanie, w którym pracuje się non-stop i żeby nie może człowiek się zabezpieczyć. I dlatego, no jeżeli rządzący tego nie rozumieją, no to niestety to już tylko pozostaje, bo taka jest sytuacja. Od 2 lat dzwonię, to nic nie daje. Oni nie rozumieją, nie zmieniają nic, do nich nic nie dociera. Nie rozróżniają usług lokalnych od takiej rywalizacji między firmami globalnymi, zagranicznymi, a rodzimymi. To do nich nie dociera. A jeżeli by się nakarmili mniejszymi podatkami od takich firm jak moja, my byśmy więcej sprzedawali i płacilibyśmy więcej podatków i może by starczyło dla emerytów na podwyżkę emerytur. A tak, to my niestety z tego rynku wypadniemy, stracimy swój majątek i jak splajtujemy, to wtedy ciekawy, jaki zysk będzie miał ten kraj takich ludzi jak my. No dobrze, taka... pozdrawiam serdecznie. Tak. Tak? Naszą rzeczą jest mówić o tym. Pan to mówi, o tym zgłasza i dobrze, niech to będzie, czy w Radio Maryja, czy tam gdzieś do swoich posłów podejść i się nie zniechęcać, bo za 2 lata są wybory i to jest argument bardzo konkretny dla polityków wszystkich i używajmy tego argumentu jak najbardziej. Także proszę ojca, my mamy taką załogę, że dosłownie ludzie pracowici, oddani. I wszystko to przepadnie, dlatego że nie można się dowić, że jest jakaś doktryna, która jest po prostu, uważa się, że nie wiem, że można jeszcze pociągnąć. Niestety będą ludzie umierali, bankrutowali, bo PiS jest sztywny i nie ma miłosierdzia. I dlatego w stosunku do PiSu też nie należy mieć miłosierdzia, bo muszą zrozumieć, że życie to jest dla tych wieczne również, dla ludzi dobrych, elastycznych, miłosiernych. Jak ktoś jest sztywny i po prostu nie ma miłosierdzia żadnego i na nic nie zwraca uwagi, no to niestety musi też sam odczuć na własnych skórze. Każdym politykom patrzymy na ręce, skądkolwiek by nie byli, patrzymy na ręce. Tym bardziej tym, których wybieraliśmy. Patrzymy na ręce, bo to jest nasze prawo. Bo ich lubimy i cenimy za coś, natomiast nie oczekujemy czegoś więcej. Wiele więcej wymagam niż od Platformy Obywatelskiej, SLD, PSL-u, tylko uważałem, że to są ludzie roztropni i mądrzy, ale niestety troszeczkę się pomyliłem. Mam nadzieję, że jeszcze się w porę zorientują, że trzeba coś zrobić natychmiast, bo już wszelkie granice zostały przekroczone. Pozdrawiam jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ten głos bardzo. Drodzy Państwo, jest godzina 1:00. Słuchamy Radia Maryja i pragnę w tej chwili przywitać wraz z nami łączących się w tym momencie naszych słuchaczy z Chicago, zza oceanu. Państwo, dołączamy się, powiększa się teraz nasza rzesza naszych słuchaczy i zapraszam teraz, jest minuta po 1:00, zapraszam teraz do wysłuchania wiadomości, a potem po wiadomościach, potem będzie jeszcze przegląd prasy, powrócimy, podejmiemy nasze rozmowy, nasz temat. Mówimy o niedzieli, o jej świętowaniu, o potrzebie dnia wolnego, ale o tym za kilkanaście minut. Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Kościół katolicki po raz pierwszy obchodził w niedzielę Światowy Dzień Ubogich. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów były słowa: nie miłujmy słowem, ale czynem. Z tej okazji ojciec święty Franciszek przewodniczył przed południem mszy świętej w Watykanie. W homilii papież zwracał uwagę, że w ubogich objawia się obecność Jezusa, który będąc bogatym stał się ubogim. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Po mszy ubodzy i bezdomni zostali zaproszeni na obiad w watykańskiej auli Pawła VI. W południe papież Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W swoich rozważaniach biskup Rzymu zwracał uwagę na to, jak ważne jest posiadanie prawdziwej idei Boga. Jezus zawsze nam ukazywał, że Bóg nie jest Panem surowym i nietolerancyjnym, ale Ojcem pełnym miłości, czułości, dobroci, mówił. W Polsce z okazji Światowego Dnia Ubogich nuncjusz apostolski ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio sprawował mszę świętą w warszawskim schronisku dla bezdomnych i wydał potrzebującym posiłek. Zwracając się do osób bezdomnych i ubogich w kaplicy warszawskiego ośrodka Tylko Caritas Polska, ksiądz arcybiskup akcentował, że jest zaszczycony tym, że może stanąć z nimi przy ołtarzu. Wydarzenia z okazji Światowego Dnia Ubogich odbyły się także w innych miastach Polski. Światowy Dzień Ubogich ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi do spotkania z ubogimi, a nie ograniczy się tylko do dawania, ocenił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Przypomniał też, że papież Franciszek w specjalnym orędziu wskazał, że jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbyły się uroczystości w rocznicę proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Wcześniej metropolita krakowski wraz z księżmi biskupami, kapłanami i wiernymi ponowił jubileuszowy akt. W homilii ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że trwa batalia o kształt Europy i jej powrót do chrześcijańskich korzeni. Ksiądz arcybiskup wskazywał też na inicjatywy zmierzające do uszanowania niedzieli jako Dnia Pańskiego oraz do zniesienia prawa do tzw. aborcji eugenicznej. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wprowadził relikwie świętego Jana Pawła II do kościoła pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kuskówny w Tychach. Przed 30 laty polski papież beatyfikował tę pochodzącą spod Tarnowa męczennicę napastowaną i zamordowaną w roku 1914 przez rosyjskiego żołnierza. Jestem. To hasło przewodnie 22. spotkania młodych Letnica 2000, które odbędzie się 2 czerwca 2018 roku. Ogłoszono je wieczorem podczas specjalnej konferencji zorganizowanej na polach letnickich. Co roku gromadzi się tam kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Każdemu spotkaniu towarzyszy hasło, które zawiera w krótkim zdaniu treści, jakie organizatorzy chcą przekazać młodym. Donald Tusk atakuje polski rząd na Twitterze. Szef Rady Europejskiej we wpisie na portalu społecznościowym porównał w niedzielę działania rządu PiS-u do działań Rosji. Alarm. Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał Tusk w niedzielę na Twitterze. Na te słowa zareagowała również na Twitterze premier Beata Szydło. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Dzisiaj, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę, napisała szefowa rządu. IPN nie może wskazywać Ukrainie, jakich ma wybierać bohaterów, ale nie może też milczeć wobec zbrodni na Polakach popełnianych przez UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek w wywiadzie dla portalu Polityce. Jednocześnie szef Instytutu Pamięci Narodowej dobrze ocenił polsko-ukraińską współpracę archiwalną. Zapowiedział opublikowanie za kilka tygodni dokumentów dotyczących rozpracowania struktur OUN-UPA na ziemiach polskich przez bezpiekę. W Brzuchowicach koło Lwowa pod hasłem Nadzieja dla małżeństw w kryzysie odbyło się drugie spotkanie duszpasterstwa rodzin Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Rodziny żyjące w tym kraju dotkniętym kryzysem wojennym i ekonomicznym borykają się z wieloma trudnościami. Z powodu ubóstwa wiele osób emigruje zarobkowo do krajów zachodnich, w tym także do Polski. Dlatego chodzi o wypracowanie form pomocy małżeństwom. Spotkaniu patronowała Komisja do Spraw Rodziny przy Episkopacie Ukrainy.
Izrael wydali do krajów trzecich około 40 tysięcy migrantów z Afryki, poinformował premier Benjamin Netanyahu podczas posiedzenia rządu. Izrael uważa tych przybyszów, pochodzących głównie z Erytrei i Sudanu, za nielegalnych imigrantów. Wnioski o przyznanie azylu są w Izraelu rozpatrywane pozytywnie, tylko w wyjątkowych przypadkach, podkreśla agencja DPA. Niemiecka poczta została oszukana przez nieuczciwe firmy kurierskie na kilkadziesiąt milionów euro. Jak podał Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, oszuści pobierali rabaty za nieistniejące listy i przesyłki. Władze Ankary zakazały wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw i pokazów filmów związanych z tematyką LGBT i dotyczących osób z tej społeczności, poinformowało biuro gubernatora, powołując się na względy bezpieczeństwa publicznego. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Japończyk Junshiro Kobayashi. Na trzeciej pozycji uplasował się Austriak Stefan Kraft. W czołowej dziesiątce znalazło się czterech biało-czerwonych. Piotr Żyła i Stefan Hule zostali ex aequo sklasyfikowani na siódmej pozycji. Dawid Kubacki był dziesiąty, a Maciej Kot dziewiętnasty. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nienaprawiona krzywda. Mieszkańcy Gdyni, wypędzeni ze swoich domów przez Niemców, do dziś nie doczekali się nawet symbolicznego zadośćuczynienia. Czy zostaną uznani za osoby represjonowane? Szczegóły w naszym dzienniku. Ostrzeżenie nie tylko dla Polski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski to mocne uderzenie w nasz kraj, ale nie tylko. O politycznych konsekwencjach rezolucji czytam w naszym dzienniku. Śladami niezłomnych. Bierut odmówił wydania rodzinie ciała Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego, przejmujący artykuł dyrektora Muzeum Żołnierzy Niezłomnych w Ostrołęce Jacka Karczewskiego. Kapitał dla emeryta. Czy możemy mieć wyższe emerytury? Jak uzdrowić system, proponuje dr Cezary Mech. Postaw na zdrowie. Zapobiegajmy chorobom. Naturalne sposoby siostry Teresy ratujące przed przeziębieniem. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, kochana rodzina Radia Maryja, jak już wiemy, w sanktuarium wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, wybudowanym, a teraz wykańczanym przez rodzinę Radia Maryja, zapraszamy i prosimy dalej o pomoc, byśmy mogli wykończyć tę świątynię. Prosimy dalej o pomoc, ale chciałbym jeszcze państwu przedstawić następną sprawę. Otóż w tej świątyni jest kaplica pamięci męczenników polskich. W tej chwili jest już prawie 1200 nazwisk tych, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, bo pomagali Żydom w czasie Holokaustu. Niejednokrotnie za szklankę wody czy kromkę chleba. Trzeba o nich pamiętać. Jeszcze do niedawna ci bohaterzy, męczennicy, nie byli upamiętnieni w Polsce. Podjęliśmy się tego. Nie robiły poprzednie rządy tego. Teraz jest inna atmosfera i jest nie tylko przychylność, by to robić. Proszę państwa, ale czy nie czas pomyśleć o następnej sprawie, bardzo bolesnej sprawie? Wielu Polaków było zamordowanych przez tak zwane UPA. Pragniemy budować braterstwo między ludźmi. To jest powołaniem każdego ucznia Chrystusa. I dlatego proponujemy, może się to uda. Oczywiście przy współpracy wielu na pewno się uda. Otóż pragniemy upamiętnić tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich w czasie tych strasznych mordów. Upamiętnić Ukraińców, tych, którzy ostrzegali Polaków, którzy może ukrywali Polaków. Do dzisiaj dowiadujemy się, że wielu jeszcze nie chce się do tego przyznać, że się boi. Proszę państwa, trzeba to upamiętnić. Prosimy o telefonowanie do nas, do Instytutu imienia świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość. Telefony przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30. A więc upamiętniamy Ukraińców, którzy ratowali Polaków.
którzy ostrzegali Polaków przed zbrodniarzami. Podaję numer telefonu 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30. Upamiętniamy tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich. Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy wracam się kocha, ceni i szanuje, pasją pochłaniającą i noce, wysiłku i zmęczenia przyniesie nie czuję. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy. Swój los mieć w swych rękach, żyć po swoim chlebie. Zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieku rzecz święta. Jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godzina zapłaty, też największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata, co powstała z rąk twoich na przyszłość szczęśliwą. Śpiewał poetycko pięknie o pracy, a my, drodzy, rozmawiamy też o pracy, o godnej pracy, i częścią godnej pracy jest też i odpoczynek, czas dla bliskich, dla siebie, dla Pana Boga przede wszystkim. O tym dzisiaj rozmawiamy w tych nocnych godzinach. Zapraszam, drodzy, do kontaktu, do rozmów na antenie. W Sejmie, jak wiemy, trwają prace nad ustawą ograniczającą handel w niedzielę. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projektem w tej sprawie mieli zająć się posłowie, jednak ten punkt nie znalazł się w porządku obrad. Być może w tym tygodniu będą właśnie obrady Sejmu, trzydniowe, zobaczymy. Ten projekt trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku, więc już ponad rok temu, jako inicjatywa obywatelska Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodzi m.in. NSZZ Solidarność. Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedzielę w większości placówek handlowych z pewnymi odstępstwami. Projekt przewiduje wejście w życie ustawy od 1 stycznia nowego roku. Prawdopodobnie to nie będzie możliwe dotrzymanie tego terminu. Pod koniec października Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji do spraw rynku pracy.
I po pracy w komisjach ten projekt, który stamtąd wypłynął, zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zabrał głos w związku z tym i stwierdził, że projekt ustawy dotyczącej handlu w niedzielę został wypaczony i nie jest to już projekt tego komitetu. Drodzy, niedziela, czym ona dla nas jest, jak rozmawiać na ten temat między sobą, między obywatelami, nami, jak rozmawiać z naszymi posłami, z rządzącymi, podaję telefony, zapraszam do rozmów. Numer z Polski Północnej 556-655-2355. Z Polski Południowej 56-655-2356. Telefonia w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200. Słuchacze z zagranicy, proszę, niech dzwonią na następujące numery telefonów: 48-56-655-2333 i 48-56-655-2366. A ja odbieram telefon. Już się rozdzwoniły nasze telefony. Halo, Radio Maryja, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłaniam się panu. Kto się do nas dzwonił? Karol ze Śląska. Witam panie Karolu. Chodziło niedzielę. Za komuny były niedziele, było otwarte jedynie przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. Co tam ciepli coś do sklepu, a tak to co było? Ocet, musztarda i sól. A w sklepach rzeźnicy nagie chaty wisiały. I ludzie żyli, lodówek nie było. I ludzie żyli. Jak to, panie Karolu, było możliwe, że tak ludzie żyli wtedy, pomimo tego wszystkiego? A teraz by musiały być sklepy otwarte, przecież idzie się nakupić towaru w tygodniu, a nie trzeba w niedzielę chodzić do sklepu. No jednak okazuje się, nie jest to takie proste dla wszystkich, niestety. No tak, bo to za granicą korzysta z tego. A drugie jeszcze, powinno być do tych posłów, co jeżdżą i szkalują polski naród, który wycierpiał bardzo dużo pierwszą i drugą wojnę światową, powinno immunitet odebrać. Panie Karolu, no ale to nie teraz o tym rozmawiamy. To też temat ważny, ale to nie, no nie teraz o tym. Tak, ale to jest... No boli serce, tak. Bardzo to jest, nie wiem. Dziękuję bardzo. No właśnie, a my patrzymy i myślimy. Oni kraki i dziś oni by chcieli, bo oni nie rządzą. Oni by chcieli tak Polskę zniszczyć. Panie Karolu, dziękuję bardzo za ten głos ze Śląska. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, witam serdecznie. Kto się do nas dodzwonił? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, bardzo proszę. Kogo witamy? Eugeniusz z Wrocławia. Witam panie Eugeniuszu. Proszę czcigodnego ojca, jak w sprawie tych wolnych niedziel, no właśnie, to bym miał taką propozycję. Bo jest takie mądre przysłowie, które mówi, że kogo nie boli, temu powoli. W związku z powyższym proponowałbym, żeby Solidarność zaczęła zbierać podpisy pod petycją, aby w wolne soboty były czynne biura poselskie. No i w niedzielę jeszcze pewnie. I jeszcze w niedzielę, oczywiście, bo to nie grzech by był, jeżeli by biura poselskie ludziom pomagały w niedzielę. No. Ja z chęcią bym się przyłączył do zbierania takich podpisów i wtedy bardzo szybko byśmy załatwili sprawę tych właśnie niedziel. Tylko najpierw musiały być te podpisy przegłosowane w Sejmie właśnie, żeby to weszło w życie. Po prostu niech Solidarność wydrukuje na przykład w naszym dzienniku
niech zleci naszemu dziennikowi takie listy i będziemy zbierać podpisy. Ja z chęcią się do tego dołączę. No tak. Dużo podpisów podbieram. Tak, kogo nie boli, temu, to pan powiedział, powoli, tak? No to, tak, że... jest właśnie, bo oni tego nie czują teraz. Mają wolne soboty, mają wolne niedziele. No, pan rozmawia, panie Boniszu, ze znajomymi na ten temat, bo tam pewnie rozmawiacie gdzieś tam w różnych sytuacjach. Każdy jest tego zdania, że te niedziele powinny być wolne. Każdy, nie ma. Dlatego właśnie z chęcią bym zaczął zbierać podpisy, bo wiem, że dużo zbiorę. No bo tak sobie myślę, no nieraz właśnie może tutaj właśnie gdzieś ten, jakby powiedzieć, no za mało ta presja, za mało ten, mówi się, że my chcemy tych właśnie tych niedziel wolnych, że może są i, no bo są też i inne głosy właśnie i to one są na tyle przeważające, że jest tak to trudno gdzieś do tego się dobić. No ja właśnie nie słyszę tych głosów przeważających, proszę ojca. Ja słyszę wszędzie, że po prostu ci ludzie, którzy w niedzielę chodzą tam po tych marketach, to oni się tak sznują. I to nie ma, że tak powiem, jakiegoś handlu. No po prostu tak to jako rozrywkę. No tak. Spacerowanie. A ci ludzie, którzy muszą przyjść tam do pracy, no to ja im współczuję. Tak. No dziękuję bardzo, panie Winiuszu. Tak? Ja serdecznie dziękuję i pozdrawiam i słuchaczy Radia Maria i ojców i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo, dobrej nocy życzę, kłaniam się. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radia Maria. Halo. Halo, kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Halina Zamek. Ja najpierw to pozwolę sobie zwrócić uwagę, że dziwi mnie szalenie to, iż w narodzie, który ponoć w 80% jest katolicki, w ogóle rozpatruje się taką sprawę jak wolne niedziele. No Hospodzie pamiętaj, a gdzież przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I to dyskusja w ogóle jest niepotrzebna. To jest pewnik, tak ma być, skoro wierzysz, i koniec dyskusji w ogóle. Co się dzieje? I Kościół nie protestuje, nie krzyczy. Powinno być na każdym rogu głośno. Zostawcie podpisy, dyskusje. To jest śmieszne. Ośmieszacie siebie jako katolicy. Więc albo wierzycie, albo nie wierzycie. Jedno z dwóch. Ale ja nie o tym chciałam, proszę ojca, powiedzieć. Pani Helenio, tylko dodam jedno słowo do pani wypowiedzi. No Kościół powiedział dwa tygodnie temu biskupi jasno, że właśnie jak to widzą biskupi, żeby ta niedziela była jednak wolna. No tak, ale to tak cichutko, jednorazowo. A to są przecież kapłani najwyższego, że tak powiem, najwyższej rangi, którzy powinni codziennie w Radio Maria stanąć i wołać. Nie ma dyskusji nad dekalogiem. No, tak nie jest. Im. Nie oni są upoważnieni do takich dyskusji. Jesteśmy katolickim narodem, mamy wolne niedziele i basta. Koniec. No ale my mamy bardzo słabiutki rząd niestety. Ja chciałam prosić ojca, ponieważ ja, że tak powiem, no głos to mam jeszcze taki silny, ale ja odchodzę już pomału z tej łez doliny i przed odejściem ja naprawdę chciałabym powiedzieć, co ja o tej nieszczęsnej Polsce myślę i o polskim społeczeństwie. Mam 80 lat, pochodzę z Grodna. Obecnie w Polsce rzekomo suwerennej, dziwna ta suwerenność, skoro pani premier musi się tłumaczyć przed tymi tam
po rusku to się abieziana nazywa, a po polsku czorty poznają. Ale ojciec mnie nie rozumie. Więc rzekomo suwerenna Polska musi się tłumaczyć, prawda?